Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Rok 2023 był znakomity dla inwestorów. W zasadzie na każdych rodzajach aktywów inwestorzy osiągnęli w zeszłym roku bardzo wysokie stopy zwrotu. Dobrym przykładem mogą być polskie fundusze inwestycyjne. W przypadku nawet najbardziej bezpiecznych strategii, które kiedyś nazywano funduszami gotówkowymi, stopy zwrotu za ubiegły rok wyniosły 12%. Nasza prognoza z początku roku 2023 mówiła o 10%. W związku z tym można powiedzieć, że nawet na tej najbardziej bezpiecznej strategii oczekiwania inwestorów zostały przebite. W przypadku funduszy akcyjnych stopy zwrotu w ubiegłym roku przekraczały 40%. Także no, można powiedzieć, że rok był fantastyczny, znakomity. Również w przypadku bardziej niszowych produktów, takich jak fundusze metali szlachetnych, fundusz złota, stopy zwrotu sięgały 12%. Reasumując, rok 2023 przejdzie do historii jako rok bardzo dobry, co oczywiście miało również znaczenie dla polskiego rynku kapitałowego, dla polskich funduszy inwestycyjnych. Druga połowa ubiegłego roku to spory napływ środków do funduszy. W zasadzie w każdym miesiącu to saldo nabyć wynosiło ponad 2 miliardy złotych i to oczywiście również sprzyjało notowaniom polskich akcji i polskich obligacji zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych. Także podsumowując, rok 2023 z perspektywy inwestorów był rokiem znakomitym i oby częściej się nam takie lata trafiały. Jeżeli chodzi o instrumenty, które w ubiegłym roku przyniosły straty, to było ich relatywnie bardzo mało. Na przykład takim instrumentem była ekspozycja na akcje chińskie i niektóre rynki azjatyckie. Tamte stopy zwrotu były na poziomie minus kilkunastu procent. Z innych instrumentów to drugi metal szlachetny, czyli srebro, był w okolicach zera. Ze spółek na przykład z niemieckiego indeksu DAX uwagę moją przykuło Zalando, które spadło o 35%, podczas gdy sam indeks wyraźnie zwyżkował. Na warszawskiej giełdzie też było kilka przykładów spółek, gdzie te stopy zwrotu za ubiegły rok były na poziomie minus kilkudziesięciu procent. Mam tutaj na myśli takie spółki jak chociażby Azoty, Pepco czy Selvite, ale były to raczej wyjątki od reguły, a regułą były bardzo wysokie pozytywne stopy zwrotu, najczęściej kilkudziesięcioprocentowe, a w przypadku najlepszych spółek nawet przekraczające 100%. Przykładowo nasz top pick na rok 2023, spółka Benefit Systems, w ubiegłym roku wzrósł o 168%, a jedna z lepszych spółek z WIG-u 20, Alior, o 132%. W związku z tym te stopy zwrotu były fantastyczne i tylko niewielka grupa aktywów przyniosła inwestorom w ubiegłym roku straty. Motory wzrostu w ubiegłym roku to banki na pewno tutaj należały do tych motorów i były spółkami, które przynosiły inwestorom kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu. Ta sytuacja uległa nawet przyspieszeniu po wyborach 15 października. Ten wynik wyborów z perspektywy inwestorów zagranicznych był wynikiem jak najbardziej pozytywnym. Rosły po 15 października zarówno polskie akcje, obligacje, jak i złoty. I bierze się to głównie stąd, że inwestorzy zagraniczni wcześniej, na przykład jeszcze w roku 2022, wyprzedawali polskie aktywa, polskie akcje, chociażby w trzecim kwartale 2022 roku. Teraz wracają. Ten powrót już się zaczął po 15 października. Częściowo był kontynuowany przez dwa miesiące do końca roku 2023, ale również ma szansę być kontynuowany w pierwszych miesiącach roku 2024. Jest jednym z tych argumentów, który
podpowiada nam, że pierwsze miesiące roku 2024 na naszej warszawskiej giełdzie powinny być nadal udane. Oczywiście nie oczekujemy w tym roku takich stóp zwrotu jak w roku 2024, jak w roku 2023, przepraszam, natomiast te pierwsze miesiące powinny pozwolić osiągnąć WIG-owi poziom między 80 a 86 tysięcy punktów, czyli ta tendencja pozytywna, która, przypomnę, rozpoczęła się w październiku 2022 roku, powinna jeszcze trwać w tych najbliższych miesiącach. Później, jeżeli chodzi o kolejne miesiące roku bieżącego, jest kilka kwestii, które muszą się rozstrzygnąć. Przede wszystkim takie jak kwestia wojny w Ukrainie, co dalej, czy jest szansa na pokój, na jakich warunkach. Kwestia ewentualnej recesji w Stanach Zjednoczonych. Stopy procentowe są obecnie na wysokich poziomach, w związku z tym pewnie ten czynnik nie sprzyja i amerykańskiej, i globalnej gospodarce. Jesienią wybory w Stanach Zjednoczonych. Oczy inwestorów są zwrócone na kwestię, czy Trump, nieobliczalny Trump, wróci do władzy i może tutaj wprowadzić sporo zamieszania na rynkach finansowych, jeżeli chodzi o różnego rodzaju oczekiwania. Także po drodze w trakcie roku 2024 będą rozstrzygały się pewne rzeczy, które mogą mieć istotne znaczenie dla notowań, szczególnie akcji w drugiej połowie bieżącego roku. Jeżeli chodzi o obligacje, w roku 2024 jesteśmy pozytywnie nastawieni. Trend na amerykańskim rynku obligacji zmienił się w październiku ubiegłego roku na wzrostowy. Rentowności obligacji 10-letnich w Stanach Zjednoczonych doszły do poziomu 5% i od tamtej pory zaczęły zniżkować, co oznacza, że ceny amerykańskich obligacji zaczęły wreszcie rosnąć po 3 latach bessy. Także weszliśmy w hossę i ta hossa powinna pomagać innym rynkom, również rynkowi polskiemu. Spodziewamy się, że w tym roku stopy zwrotu z funduszy dłużnych, naszych funduszy dłużnych, powinny osiągnąć poziom około 8%. Może nie jest to aż tak wysoka stopa zwrotu jak w roku 2023, ale nadal będzie to stopa zwrotu zdecydowanie wyższa niż oprocentowanie depozytów bankowych. Tak więc zapowiada się bardzo ciekawy rok 2024. Dwa pierwsze dni bieżącego roku ze spadkami, z korektą, są zapowiedzią tego, że ten rok przyniesie niejedną niespodziankę. Nie będzie on już taki łatwy i liniowo wzrostowy, można powiedzieć, jak rok 2023. W roku 2024 tej zmienności będzie więcej niespodzianek. Inwestorzy muszą być przygotowani na różnego rodzaju zmiany na rynkach. No i będziemy się oczywiście starać te zmiany wykorzystać, aby generowane przez fundusze Quercus wyniki inwestycyjne nadal pozostały w czołówce rynkowej. Rok ubiegły dla Quercusa był rokiem bardzo udanym. Zakładamy, że wyniki finansowe przebiją oczekiwania analityków, bo widzieliśmy sami, co się działo w ostatnich 2 miesiącach. Widzieliśmy duże napływy, widzieliśmy bardzo dobre wyniki inwestycyjne i no nie trzeba być super analitykiem, aby dojść do wniosku, że będzie miało to przełożenie na nasze wyniki finansowe i myślę, że również innych spółek z naszego sektora, z rynku funduszy inwestycyjnych. Tak więc rok 2023 zamykamy bardzo dobrze, powyżej planów i założeń. Jeżeli chodzi o rok 2024, to tutaj przy tej większej zmienności na rynkach pewnie nie należy oczekiwać aż tak wysokich stóp zwrotu z funduszy i tutaj no, trzeba uczciwie to chyba od razu powiedzieć, że te wyniki z roku 2023 nie są do powtórzenia. Jeżeli chodzi o nasze oczekiwania, to w przypadku funduszy dłużnych w tym roku oczekiwalibyśmy stóp zwrotu na poziomie około 8%, co i tak powinno być bardzo dobrym wynikiem na tle oprocentowania depozytów bankowych. W przypadku funduszy metali szlachetnych oczekujemy też pozytywnych stóp zwrotu. Mamy nadzieję nawet na dwucyfrowe zyski, szczególnie jeżeli złoto przebiłoby poziom 2050 dolarów za uncję, bo to otworzy nam perspektywę dalszego wzrostu w kierunku 2400 dolarów. A jak złoto, to również drugi metal szlachetny, czyli srebro, który został nieco w blokach startowych w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o akcje, to tutaj tej zmienności powinno być więcej, ale tak jak mówiłem wcześniej,
pierwsze miesiące naszym zdaniem powinny przynieść nowe rekordy WIG-u, być może również nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie. To wszystko oznacza, że środki do funduszy inwestycyjnych w tym roku nadal powinny płynąć i że ten napływ powinien być cały czas na zadowalającym poziomie. Pierwsze miesiące powinny przynieść dobre, pozytywne stopy zwrotu również z funduszy akcji, natomiast później w trakcie roku, jeżeli te różne scenariusze, które sobie zakładamy na ten rok, by się nam sprawdzały, pewnie oznaczałoby to, że trzeba byłoby to ryzyko w portfelu nieco zmniejszyć i szukać innych aktywów, innych instrumentów, które by pozwalały osiągnąć również pozytywne stopy zwrotu w drugiej połowie roku. Jeżeli chodzi o biznes, zakładamy i mamy taką nadzieję, że rok 2024 przyniesie dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem naszej firmy, dalsze umocnienie pozycji rynkowej. Zakładamy, że wyniki finansowe, przynajmniej pierwszego kwartału, który no, widzimy, bo już jest w trakcie, powinny być wzrostowe rok do roku. Tak więc jesteśmy optymistycznie nastawieni, ale też ten nasz optymizm jest ostrożniejszy niż rok temu, bo wtedy byliśmy bardzo optymistyczni po trudnym roku 2022. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,